No dzień dobry, witam was na moim kanale. Przez 2 tygodnie nie było filmów, no ale wiecie, szkoła i te inne sprawy. Tak, wiem, często to mówię, no ale taka jest prawda. Chciałbym mieć odcinek o zapowiedzi dzisiejszego hitu, czyli Anglia-Francja. Po tym, co się wczoraj stało, czyli tym, że Chorwacja wywaliła tą mocną Brazylię, o której wszyscy mówili, że jest faworytem do wygrania mundialu, bo ma atak Neymar, kurde, Rodrigo, Rafinha, Vinicius, Richarlison, Paqueta. Jeszcze ktoś tam był. Chyba Jesus jeszcze miał być, Jesus tam jakiś uraz dostał. Wiecie o co chodzi. Taki gadali, gadali, a jak zwykle odpali w ćwierćfinale to z kimś słabszym. Taki lew. Ale takim małym ryku, czy może małym ryku, cichutkim ryku, bo lew ryczy, nie? Albo, no wiecie, o co mi chodzi. No i dzisiaj jest mecz o 20, kolejny ćwierćfinał mundialu, krwawego mundialu, w którym zginęło przy budowie stadionu wielu niewolników w Katarze. Trzeba o tym pamiętać i zawsze przypominać. Anglia gra z Francją. Kursy na mecz są no lepsze dla Francji. Anglii nie zagra White. Spraw osobistych. We Francji nie zagra Benzema przez kontuzję mięśnia i Hernandez przez kontuzję kolana. W swoich ćwierćfinałach, czyli nie w swoich ćwierćfinałach, w swoich meczach 1-8 Francja wygrała z Polską 3-1. Anglia wygrała 3-0 z Senegalem. Sędziować będzie Sampaio z Brazylii. To chyba jest ten z meczu Polska-Arabia, to tak trochę gwizdał, jak się cały Arab wywalał na murawie, lecznie z winy Polaków. Mecz odbędzie się na stronie Al Bayt Stadium w Al Khor. Nie wiem, jak to się czyta. No, moim faworytem jest Francja. Ludzie mówili, że Francja może nie wyjść z grupy, ta klątwa Mistrzów Świata, że Mistrzów Świata nie wchodzą z grupy na kolejny mundialu. Bo tam Francja odpadł ten Benzema. Później ten odpadł Nkunku. Hernandez, Kimpembe, choć Kimpembe chyba kurde jakiś inny spraw nie pojechał z reprezentacją. To tam jeszcze był? Sporo tych Francuzów, takich dobrych graczy nie pojechało na mundial z powodów urazów czy jakichś innych spraw. I ludzie typowali, że ta Francja no może nawet z grupy nie wyjść. No ale jednak z grupy wyszli z pierwszego miejsca. Pokonali Australię i Danię. I ostatnim przegrali z Tunezją, nawet był mecz w sumie, że im różnicy nie robił, czy wygrali, czy przegrają. Trafili na słabszego rywala, kim jest Polska. No i wygrali. W ogóle największym zakrzywdzeniem tamtej grupy nie było to, że Francja przegrała z Tunezją, tylko to, że, że Dania odpadła w grupie. Widzicie to? Wszyscy typowali, że Dania wyjdzie z Francją z drugiego miejsca, nie? Że pierwsza będzie Dania, Francja, druga Dania, nie? A tu pan, Dania w pierwszym meczu, no. Zero chyba było, 0-0 z tym, Tunezją chyba było? W drugim przegrali z Francją. I teraz przegrali z Australią, przegrali w trzecim. 1-0. No i to Australia grała w meczu 1-8, którym odpali z Argentyną. No, a Anglicy, no, Anglicy wygrali łatwo swoją grupę. Może nie łatwo, bo mieli kompletu punktów. Zremisowali w drugim meczu z USA 0-0. W pierwszym pobili Iran 6-2, a w drugim pokonali Walię 3-0. 2 gole stracone w 3 meczach. Dziewięć strzelonych w 3 meczach, to jest dobry wynik.
Ale zobaczymy, jak zagrają z kimś poważnym, a nie czy tam walią USA czy Iranem. Mam szacunek do tych drużyn, ale jednak to są inne duże niż Francja. Szanujmy się. Choć ta Anglia też trochę tam w tym Senegalu też tak nie jakoś super się pokazała, no 3-3 bramki, ale jednak dla mnie Francja jest lepszą drużyną i oni dzisiaj wygrają ten mecz. Piszcie w komentarzu, kto waszym zdaniem awansuje do półfinału z tych dzisiejszych tutaj meczy. Dla mnie Francja. Właśnie jeszcze na drabinkę. Więc tego meczu trafi na... Kurde, gdzie to jest? Z tego meczu trafi na zwycięzcę meczu Maroko-Portugalia. Kurde, Maroko też jest taką rewelacją na tym mundialu jak Chorwacja. Bo pobili Hiszpanów w grupie. Znaczy Maroko jeszcze powaliło w grupie Belgię, pokonało i wywaliło ich z mundialu. Później w finale 8 pokonali Hiszpanię pokarnych. I Hiszpania miała chyba 1000 podań przez cały mecz wykonanych, a nie strzeli prawie żadnej bramki. No i mecz się skończył wynikiem pokarnych. Portugalia wyruchała, można powiedzieć, Anglię, czy nie Anglię, Szwajcarię 6-1 bez Ronaldo. No i to tyle w tym odcinku, nie? To piszcie ten wynik, jaki widzicie i obstawiacie. A ja się żegnam. No to widzimy się w kolejnym odcinku. Piszcie swoje typy na dzisiejszy mecz. No to do widzenia.